Pam 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 pam. Obudka balalko! Dzień dobry, Janella. Dzień dobry, jest jeszcze ciemno, ale już no ale zaraz wstanie piękny poranek za jakieś 6 godzin. Czekaj, muszę sobie jakąś broń wyciągnąć, bo widzę, że nic nie mam w łapie. O, tam, to wyjmij sobie batona albo co? Nie mam na razie nic fajniejszego. Nie masz innych więc broni? Jest nożykiem. Mam ci coś oddać, czy nie, potrzebujesz? Nie, no spoko, pociśniemy z tym. Mogę z ci hak się wyrzucić, jak chcesz. Nie nie musisz. O Boże, wskoczyłem ci na głowę przez przypadek i spadłem na dół. Zajdź za mnie. Dobra, lecimy dokąd? Czekaj, mamy taki. Naszym questem jest głównym wrócić do oazy i tam pogadać znowu z tym kupcem. Czy z wujkiem Miszą, tutaj, kochani. Ale po drodze w poprzednim odcinku pominęliśmy takie lokacje jak Czernowsk, jak Raduga oraz, tak. Oraz olaliśmy garaże. Tak. I tak sobie myślę, czy teraz. Nie przerywaj mnie, jak mówię. Przepraszam, słyszałem kogoś. No, mam to gdzieś. Próbuję ci pomóc, a ty jak zwykle marudzisz. Dobra, no to mów dobra. Dalej. Mam taki plan, żeby teraz te miejsca przejrzeć tak w miarę troszkę dokładniej niż wcześniej i zakończyć odcinek na oazie. A jak to wyjdzie nam w praniu, bo jak zwykle dokładnie. Po drodze nam się plany troszkę zmieniają. Tam jest już Madman, to pewnie to, co słyszałeś, Johnny. Tak, ale chcesz się z nim lać? No, zajdźmy go od tyłu. No dobra. Tam też jakieś Mołotowa chodzi, spójrz. O nie. To może najpierw się tym zajmijmy. Tym Mołotowem? Już nas zobaczył, dobra. Chyba tak. Już po zabawie. Byleby tego nie rzucił, byleby nie rzucił. Dobra, dobra, nie rzucił. Leży. Przeszukasz go? No tak. Johnny, wyłącz latarkę, tam cały czas no coś chodzi jeszcze. No czekaj, ten. Czekaj, nóż jakiś, penknife? Nie wiem co to jest. Labrak, nie wiem, grzyb jakiś, dobra wezmę. Zgubiłem tego typa, on tam chodził. Dobra, kucam. Może jest w budynku? Coś tu płacze cały czas. Ja nie słyszę. Nie słyszysz nic? Patrz, teraz jest napisane, że jesteś hidden, że jesteś ukryty. No wiem, no ale było, tak nie? Było. Tak? Ja nie było tak sobie. Wcześniej. Wow! Jezus, co tam było? Chyba znowu ten jumpscare, który miał nam wyjść wcześniej, ale jak zwykle... Okay. Coś tu było spakowane. Weź tam przegrzeb tą skrzynkę. No dobra. Ja sprawdzę tutaj tą szafencję. W szafencjach nic nie ma. O, ale się wystraszyłem tego odgłosu strasznie. No jest cały czas ta niepokojąca muzyka. Nie wiem, czy słyszę się w ogóle. U mnie to mocno nie. Słychać strasznie. No widzisz, to dziwne, u mnie nie. Znaczy, w ogóle był patch, nowy update. Były dwa update'y, moi drodzy, nasi widzowie. Przed tym, pomiędzy tymi dwoma odcinkami. Wychodzimy? Tam jest Madman, już tu leci. I w tym update'ie dodano znowu nową animację dla potworków. Jest nowy przeciwnik, który podbiega i po prostu wybucha. I ponadto jeszcze w grze są nowe dźwięki, nowa muzyka, taka bardziej ambientowa. I chyba to, co właśnie słyszeliśmy, to była ta muzyka. Znaczy, u mnie ja było to słychać. Nie miałem. Może ja nie mam update'a ściągniętego, ale na to jest pewno możliwe. Masz. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Dobra, idziemy tam jeszcze. Wow. Mhm. Halo? Halo? Tata dzwoni. Dispenser? O, co teraz w środku? Jest niepokojącego. Winko. Coś tu śpiewa, nie? No. To tutaj jest jakiś radyjko. Radyjko jeszcze gra, no. Dobra. O, tu jest jakaś skrzynka. A w środku jest lampa gazowa, łopata, ogórek. Nie, lodówce jeszcze nie grzebałem. Nie ma tu żadnych ziół? Chyba nie. Nie, co wolałbym, to żeby jest? Był dzień. Co to jest to wielkie? To mi przypomina... Lokacje w Final Fantasy, co prawda. Ale wiesz co, balala, wiesz co? Nie, ja bym tam nie szedł. Bo mi się kojarzy, że jak kiedyś mnie wywaliła ta czerwona kulka, to ja trafiłem pod takie coś właśnie. Możliwe, że cię to wywaliła, bo tutaj są w ogóle jeszcze jakieś miejsca dziwne. Co się stało? Ej, ta muzyka jest jakaś dziwna, ona jest tak jakby przerażająca. No to co? No idziemy. Chyba wszystko tutaj przeżyliśmy. To były chyba tylko tak. Trzy budynki. Tak, w dobrą stronę idziemy w ogóle? Tak, powoli, tak bardzo musimy powoli. Tak. Dobra, tutaj wrócimy kiedy indziej do tego wielkiego czegoś. Może jak nam trochę level podskoczy. Ja się boję tej muzyki. Bez niej było milej. Lubię chodzić za tobą, balala, masz takie ładne pośladki. Dziękuję. Ja się boję, że zaraz nie zwrócimy uwagi na jakieś... To są jakieś te, jakieś grzybnie świecące. Ja pierdziele. No, nie, wiem, muzyka, nie wiem, czy ta muzyka nie jest zbyt nachalna. To są zioła, wezmę zioła, dobra? Weź zioła, bo ty masz ich mało, no. Tak. Dzięki, jesteś super, balala. Ja lubię jak zaczynamy nową grę, bo wtedy mam całe życie i to jest ekstra. To prawda, bez kitu. Tam coś,
Co to? Widzieli nas? Jakieś... Nie widzieli, jesteśmy hidden cały czas. A ja cały czas słyszę muzykę, jakby nas znaleźli już. Znaczy, czy on we mnie celuje? Tak jakby, no. Może weź się wycofaj, chodźmy tędy. No. Chodźmy od tyłu. Okay. Dobra, idę. Zaraz zrobi się jasno, całe szczęście. Dobra, zgubiliśmy. Słyszeli nie, tam osoba. Jest kolejny, no. Schowaj się tam. Idzie tu? To nie jest ten, co wybucha? On wybucha! Baza! Tak. Baza! Pomacę! Gdzie on jest? Tam pobiegł. Uważaj, bo tam są jakieś ściany. Nie wiem, czy możemy tam przejść. O, tu strzela ktoś do ciebie. Balala, tu się dzieją złe rzeczy. Weź go tam zatłuc, Johnny, pomóż mi! Tłuczę go! Tłukę, znaczy się. To ty? Jest jeszcze jeden, to ja. O Jezu, jak mnie stunują oni. Co się dzieje? Ile ich tu jest? Jakieś kasztany! Czekaj, idę potem tego. Dobiję tego. Wracaj tutaj! Mam słabe te bronią. Zaraz zdechnę. Naprawdę? Bez kitu zaraz zdechnę. Dobra, rozwaliliśmy ich chyba. Dobra, wlećmy się i zaraz ich przeszukamy, no. Tu są, ten, potrzebujesz jakiś, bo tu jest aspiryna, jakbyś chciał. No co ty gadasz? No. Dobra, to ją wezmę jakby co i ci dam, ewentualnie później. To zajebiście. Nie zgubili. Ej, ale kosa z nimi, co? Dobra, mam antibiotyki, więc ej, teraz to, użyję. A to co to jest, Balala? O czym ty mówisz teraz? No, to są jakieś... Aha, dobra, to jest to barierka. To są te pola, tam jeszcze jakiś martwy był gdzieś tutaj, nie? Tak, właśnie tak mi się kojarzy, ale nie mogę go znaleźć. Nie weź tam, poszukaj, ja się muszę wyleczyć, mam traumę na sobie. Czy gdzie on jest? Dobra, bandaże... Nie widzę typa, totalnie. Na pewno tam gdzieś leżał. No wiem. Na pewno. Bo i było trzech, co nie? Ty. Tutaj, dobra, mam. Masz? Ja się już podetrzyłem, mam już sporo życia. Spoko, bo to jest O, tutaj też była aspiryna, spoko. Chyba usłyszeli nasze prośby i dali więcej leków. Chcemy te budynki sprawdzać? Możemy, no. Tak, jest jasno, to chodźmy. Dobra. Dawaj, przejrzymy, zobaczymy, czy wszystko się będzie... Czy... O Jezus. Boże. Idziemy na do jedynki, do bloku pierwszego? Najpierw... To jest jedynka, tak? Dobra. Tak. Dobra, zapalam światło. Dobra. Tutaj coś leży? Co to jest? Nie, do świeczki. Było coś tam do przejrzenia? Nie. Ja nic nie zauważyłem. Tutaj też nie ma. Mhm. Jezus, nawiedzony dom. Idę w lewo. Dobra, to ja zaczynam tutaj przekupywać wszystko, co się da. To są te radioaktywne jakieś pomieszczenia. No nie, uważaj tam. Mam jakiś ten mikro... A nie, dlaczego ten... nigdzie światło nie działa? To jest bez sensu. Maczeta. Maczeta jest dobra, czy nie? No sprawdź jej poziom, nie pamiętam. Dobra, wezmę ją. Nie, po prostu zastanawiam się, dobra, czy wziąć, okay. O, wziąłem ryż. Mam tu jakiś metron. O Jezu, jestem chyba za ciężki. To jest jakiś blueprint chyba. Ja też, muszę coś wyrzucić z siebie. Advanced pack. O, mam coś fajnego. Dobra, mam, ja teraz sobie szybko wywalić? Wyrzucę jabłka, zgniłe jabłka. Dobra. Nie potrzebuję zgniłych jabłek. Ja wywalę ryż na razie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Te drzwi są jakieś mega dziwne. Co to? Jejku, jestem cały czas za ciężki. Mam dużo fajnych rzeczy, jakieś rare, uncommon, nie chcę tego wywalać. Ja też mam, są za ciężki właśnie. Rare, dobra, uncommon. Wyrzucę śrubokręt. Bronie dużo też są ciężkie mocno. Johnny, działa ciebie gdziekolwiek światło, bo u mnie nie. Nie, na razie nie, w ogóle nie, wiesz co, ja cały czas... Strasznie obstrany kibel, nikt to po sobie wadę nie spuszcza. Cały czas wyrzucam rzeczy. Antybiotyki mam, Boże, plus 35 do życia. No wiem, dalej korzystaj. Lecz się, lecz się. Nie, jestem całkiem zdrowy jeszcze, chory. Na razie nie muszę. Mikroskop. Ojej, coś się tutaj... Tak, bo znalazłem mikroskop, więc a, okay. Mamy journal Medbox mam. Ale fajnie, no ile wiesz, trochę oddaj, co? Bo wszystko zgarnąłeś dla siebie. Dobra, będę miał jakby co. No dobrze. Ja lubię mieć. Ty byłeś w tych pokojach dziecięcych? A, ja cześć. Dopiero tu jestem, no. Ja dopiero tu przeglądam, tu był medbox, zobacz. Ja jestem ciekawy, czy jakoś można te światło włączać, bo kurczę... Gdzie nie pójdziemy, są te przełączniki, a nic nie można włączyć. Dobra, czekaj, tu można coś jeszcze... Czekaj, bo tu jeszcze coś jest. No dobra, to sprawdź, to ja już wychodzę. Gaśnica, potrzebuję gaśnicy, chyba nie. Kama, jakaś light weapon, dobra. I vegetable stew, o, możemy jakiś ten. John, jakbyś znalazł metronom, to go nie wyrzucaj, dobra? Wiesz co, mi się nie wydaje, żebyśmy musieli mieć te przedmioty, musimy je często znaleźć chyba, ale... Musimy jeszcze znaleźć toster, transformer i metronom. A wiesz, że mi się wydaje, że ja raz wyrzuciłem śrubokręt, który by nam się przydał? Tak? Mi się tak wydaje, no. No szkoda. Tam wyżej można wejść, czy nie? A nie wiem. Próbowałeś? Można. Wow. Ty, tu jest jakaś roślinność, zobacz. Tak, widzę. Jak to miło. Trochę, poison ivy jakiś. A z kitu?
idź tam, przeskocz tam. No dobra. Musisz być pożyteczny, Balala. Co to mówisz? Nie, suspense music znowu. O, jakiś metal box, co to? Jakaś amunicja specjalna, super. Gaz, gaz. Ciekawe, czy po coś nam gaz jest przydatny. Medbox. Masz? Zajebiście, biorę. Spoko. Tu szafkę przekopałeś, czy nie? Ale nie. Kolega, to jest mój pokój, do widzenia. Słodkie owocki. Antydepresanty mam, o. Filtr powietrza. Znowu jestem za ciężki. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, kurczę, coś tu... Mam same fajne rzeczy, nie chcę nic wywalać z siebie. Johnny, a w ogóle sprawdź stan swojej kurteczki, bo pewnie trzeba ją naprawić. Dobra, zaraz będę, czekaj, muszę sobie sprawdzić co i jak właśnie dokładnie. Leather jacket, no jest słaba bardzo. Czy mogę już basic tools wyrobić? Nie mogę. Potrzebuję nożyczek i raz śrubokrętu, który właśnie retestowałem niestety. Czekaj, bo ja tu się rozglądam, co ja tu mogę zrobić, a czego nie mogę. Strasznie mnie frustruje ten ekwipunek, jestem wiecznie zapełniony. Mnie też, no, prawda, strasznie dużo. Czekaj, bo ja mam tutaj blueprint Advanced Pack, więc ja go sobie zrobię. Za dużo jest tej muzyki suspensowej. Tak, trochę przerażę cały czas. Advanced Pack. Ej, tu można skoczyć, Johnny. Tak, tutaj było dużo fajnych rzeczy, bo... Jezu. Halo? Teraz do ciebie, Balala. Ło, tu ktoś jest. On się zaciął. O nie. Zbugowany ziomeczek. On w ogóle nie traci życia. On jest zbugowany. Trzeba im to zgłosić. Patrz, co się tam dzieje. Miotacze ognia mają, zobacz. Wow. Czekaj, zgaszę to. Wow. On jest naprawdę zbugowany mocno. No to dobrze może. Ja go zastrzelę. Ale Balala, on jest chyba jakiś silny. Balala, ich jest tam dużo. Balala, jak on nas już smaży. Dobra, dam radę, patrz, zaraz go zabiję. Proszę. A tamtego utłuczemy. No, niezłe. Ale z nas... Jezu, on to rzucił! Co rzucił? O co ci chodzi? No tą bombę jego swoją, tykała. Jaką bombę? No, ta wybuchowa jego. Tak, nic nie zauważyłem. Masz jakieś alkohol? A nie, dobra, mam chyba. To jest rabin alkohol. Alkohol na biurku, mój dragi. Boże, Balala, nie pij w domu. Sam. To się źle kończy. Nie jestem sam. Dobra, o Boże, Balala. Dobra, lecimy dalej. Tak. Halo? A co z tymi telefonami? Dziwne. O Boże, telewizor, czy to wyjdzie Samara? O! Coś się pojawiło tam, ale nie zdążyłem zobaczyć. Trochę się przestraszyłem. Ja. Ej, tu jest blueprint, zobacz, przegapiłeś go. Musimy, Balalko, się tutaj dzielić. Ja jestem przyjacielem twoim, pamiętaj. Dziękuję. Ja chcę ci pomagać w niedoli. To masz to, proszę, weź sobie to. Are you kidding me? No weź. No spadaj mi z tą. To czekaj, zrobię sobie tu recycle. Ja chcę większy plecak. Dzień słońce zachodzi. Dobra, no to co, lecimy dalej chyba, co? No, są te garaże po drodze. Dobra, teraz garażuchy. Boję się tych z ogniem trochę, szczerze mówiąc. Halo? Płoniesz? Nie, jeszcze nie. Ja też nie. Szukam go. Rozwaliliśmy go ładnie. O, są grejpfrutowe, zajebiście. Jakieś puste te garaże, nic to ciekawego jednak jest, dobra. Co znalazłeś? Te takie coś, co ścieka z sufitu. Ja to sobie przeskoczę. Myślę, że tam... No, przejdź tam. Toolbox. O, metronom. Potrzebujemy go do naprawy, nie ma czegoś tam. Trochę mnie uderzyło, ale malutko to zabiera bardzo. Przeszukujesz tam te rzeczy? O, tu jest blaszka jakaś. Czekolada, dobra, zjem od razu. Dobra, to weź tam sprawdź te rzeczy, żebym tam już nie musiał skakać do siebie. Ja pójdę sobie dalej w takim razie. Byliśmy w tym budynku, gdzie jest lampka czerwona na dole. Chyba nie, wydaje mi się, że nie, sprawdźmy go. Co to było? O! Dzieciaki. Nie, to nie, czy to dzieciaki. Jakiś Boże, co to się działo? Jakieś zjawy, nie wiem co to się dzieje. Może coś jedli? Może. Dlaczego zawsze takie rzeczy mi się pokazują? Nie wiem, bo się pcha wszędzie, gdzie nie trzeba. Idziemy dalej. Wow! Co tam jest? Już
co? Widziałem tylko fragment, ale... To był jakiś cień Freddy, no. On wyglądał jak Freddy, miał takie kurwa szpony. A wiesz czemu to się pokazało? Bo to są zioła. No ewidentnie sam, za wcześnie te wszystkie jumpscary się pokazują w tej grze. Nawet nie zdążymy dojść do miejsca, a coś się już pokazuje. Sparky Plug, nie wiem czy potrzebujesz do czegoś, jak chcesz to sobie weź. Sparky co? Sparky Plug. Nie, jak masz miejsce w plecaczku, to weź. O, mikroskop, super. Biorę. Switch. Coś się stało? Chyba nie. I nożyczki, dobra, super, nożyczki się przydają. A nie, patrz, włączyłem tę lampę, widzisz? Czekaj, nie wiem co zrobiłeś. Teraz wyłączam, a teraz włączam. Mhm, no to czat. Metal box. Nic tu nie ma, a w drugim? Jejku, ale to był dziwny, to wygląda jak o, Freddy. O, biorę. Freddy nas śledzi. Broń. Spotkaliśmy Freddy'ego. Wziąłem jakieś super bronie. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ja chcę iść dalej. Jestem w wielkim szoku, że nic nie ma na tej drodze, poza jest polem siłowym. Zrobiło się mega, mega spokojnie, bez kitu. To dziwne. Tu już jest jakiś przystanek autobusowy, to ja tu poczekam, może mnie coś podwiedzie. My już tu byliśmy, pamiętasz? Tak, chyba tak. O, wschodzi słońce, tak, nowa nadzieja. Jesteśmy w domu, koledzy, halo, dzień dobry. Dobra, pogadajmy z Miszą i o tych głosach, które słyszeliśmy, ponieważ właśnie... Czekaj, bo się zmęczyłem, nie mogę nawet skakać. Jezus Maria. Dobra, jestem. Dobra, idziemy pogadać z Miszką. Uwaga, rozmawiamy z nim. Klikasz? Mhm. Co jest? Come in, volunteer. This is Eleven, your new watcher. 400 has gone missing, so I'm his temporary replacement. There is one irregularity, though. The report from your last mission mentions you sending something from Oasis, but the mail tube operator's records include a delivery from Granicky after that mission was completed. What do you know about that? I had another mission from 400 to find some documents and send them to him. What documents? I don't know. I was just completing my mission from the conglomerate. Hmm. Are you sure you don't know anything else? Yes, I'm sure. I see. All right. I'll call again when we have a mission for you. Over and out. Goodbye. No way I'm telling them anything more about that task just yet. Things are just too confusing, too strange. I need to figure them out myself first. Wszystkie to trochę to dziwne. Tak, każdy chce, zlecają nam jakieś dziwne misje. Czy my jesteśmy to, że nie możemy z Miszą pogadać? How can I serve? O. How you doing? Still alive? I'm trying. Listen, some woman got in touch with me recently. She's looking for people on the island who might be able to help her out with something. I gave her your frequency, so she'll be able to get in touch with you soon. Great, thanks. Okej, ktoś się z nami zaraz skontaktuje pewnie. Nie wiem kiedy i gdzie. Ja mogę jeszcze raz kliknąć Miszę, żeby pogadać, no ale to dawaj. A czekaj. We're investigating the catastrophe and administering aid to those affected. Mikhail told me you were looking for somebody to do some work for you. Right to business, I see. I like that approach. What do you need done? We need some help getting medicines which aren't available on mainland. We need them to treat victims of severe poison ruptures. What about the government? They're not helping? Government? They're full of the same people running New World Corporation. All the rest are just puppets. All right. So, what medicine and where do I find it? When I spoke with Mikhail, he gave me the coordinates of a local clinic. It's located in Sector D5. You're looking for a medicine called Exolomidin. All right, I'll find the medicine you need. Okej, musimy znaleźć Exolomidin w sektorze D5, tak? Tak, no może zanim pójdziemy dalej do nas zrobić misję dla Eleonory, to pogadajmy z tym biologiem. Dobra. To co, to zaczynam? Ja zaczynam. Dobra, dawaj. Tylko się... Coś się stało? Nie, poczekaj, właśnie... spik. A, okej, okay. Jedyne co on ma. A co ci się włączyło tam? Tylko jakieś update'y w journalu mi się włączyły, czekaj. Hunting... Okej, okay, biolog daje nam zlecenia na takie hunty nam robi. Mhm, okej. Okay. Okay, nic więcej. I możemy sobie ustawić tutaj poziom trudności konkretnych questów.
Tak? Ja nie mogę, to chyba ty jako... To są dzienne questy. Okej, side questy. No faktycznie, ty masz story questy i side questy. Skupmy się może jednak na tych story questach póki co. Na razie tak, możemy sobie te hunting zrobić jakiś jeden, żeby widzowie zobaczyli. Pewnie, nasi kochani widzowie. Na chwilę obecną mamy tutaj do wyboru to, co jest teraz aktywne, to musimy znaleźć cztery dziwne zwłoki quakerów, czyli tak, tych takich piesków, nie? Czy tam co tam było. No dobra, to chyba pora, najwyższy czas, żeby wykonać quest dodatkowy. Tak, idziemy do sektora D4, nie? Ciśniemy. Tak, D4, dobra. No to ruszajmy. Pa, Balala i Johnny na kolejnej wyprawie w dziki świat. Mhm. Rady klimat. Sektor D4 jest w sektorze D4. To całkiem daleko. Mhm. Wydaje się, że musimy wyjść chyba tym tylnym wyjściem ponownie, czyli tamtym. Co? Ale jesteś śmieszny. Nie, obczajam sobie twoją pupę. Świetnie. Ej, ale gra się strasznie przecina od pewnego czasu, co? Nie wiem dlaczego, tak. Dobra, wyszliśmy dobrze. Dobra, wyciągnąłem już rurę mocy. Mam super młot. A ja mam rurę mocy. Zory. Musimy znaleźć wiertarę. Wiertara by się przydała, bo byśmy mogli zrobić jakieś tam imba narzędzia wtedy. Dwie wiertarki nawet. No tak naprawdę to za dwie. Albo za trzy. No ja muszę mieć grubą skórę, żeby zrobić sobie mocniejszy pancerz. Co to jest? O jajko, dobra, chodźmy dalej. Mocniejszy pancerz. Wiertarka, żeby mieć mocniejsze narzędzia. Czekaj, to są bakłażany. A nie, ziemniaki, dobra. Potato. Nie wiem, czy jestem światłem, czy bez, kurczę. Ja też nie, ale tak też nudno będzie dla widzów iść tak całkiem w ciemności. Na razie nie musimy aż tak bać się tych stworów, one nie są aż takie chyba... Na razie nie są jakieś potężne, strasznie. Aczkolwiek jak zginiemy, to będzie głupie, jak wszystko stracimy. Byliśmy na takim mostku kiedykolwiek? Chyba nie. O nie, ten most... Czekaj, bo ten most się tu kończy. Idziemy tam na dół? Albo obawiam się, że musimy jakoś iść tutaj naokoło. Tak? A nie, czekaj, to można wejść na górę, zobacz. Wow! Żyjesz? Żyję. No, ale trochę straciłem. A ja nie, bo się odbiłem od twojej głowy. No, to świetnie. Czy co, złamałeś mi kark, tak? Tak, ale sam przeżyłem. Balala landing. Balala landing. No nie, tutaj już nie wskoczymy. Chcę jakoś naokoło pójść, ale... A tu nie przejdziemy, bo to jest ten... Ale z nas głąby, tam poza tym mostem była jakaś ścieżka naokoło jeszcze. Teraz patrzę na mapie. Tutaj jest pole siła, więc tu nie przejdziemy. No wiem, to z prawej, z lewej znaczy się. Lewa, prawa, Johnny, Boże. Trochę się pomyliłem. Podstawowe kierunki. Tu jest jakiś wąwóz, zobacz. O! Czekaj na mnie. Wow, co to jest? Jakieś potężne, że... Ja cię kręcę, spójrz na to. Co to jest? Woo! To jakaś gorilla. Bijemy. Niedźwiedzilla. Ej, to nas atakuje? Coś nas atakuje. Czekaj, wyjmę... O nie! Czekaj, wyjmę broń! On ma dużo życia! Jezu, mam broń! Uciekaj, Johnny, mam broń! Ale my stąd nie wyjdziemy. Strzelaj do niego. Ja będę odwracał jego uwagę. Nie trafiłem! Dobra, da się go zabić, dawaj. Wow. Ale go ściekłem. Dobra, mam może grubą skórę przy sobie? Tak, biorę, bo ja chyba też potrzebuję. No Jezu, biorę mięso. Jako pierwszy zauważyłem. A ja go zabiłem. Nieprawda. Prawda. Dobra, no idziemy prosto chyba teraz na razie, póki co. Ej, mam jakiś taki dopak. Co to jest? Jaki dopak? A czym tam mówisz? Jestem spokojny, jestem odporny na stres w tym momencie, spoko. No bo ja jestem przy tobie z moją pałką mocy. Może lepiej ją schowaj. Tam są zioła. Coś tu jest? Coś tutaj... Dawaj to, ja muszę mieć ten, muszę mieć skórę. Gdzie to no jest? Zawsze się na mnie rzucają. No bo masz pałkę mocy. No właśnie, chyba tak. O, skóra, zajebiście, dobra, super, to mnie cieszy. Tu są jeszcze zioła. Dobrze. Nic więcej nie widzę, żadnych ziół. No też nie. To chodźmy główną drogą. Hospital. Czekaj, journal updated. No tak, hospital. Musimy znaleźć lekarstwo na terenie szpitala. Dobra. Z tego co wiem, w szpitalu doszło dużo ciekawych eventów, jumpscare'owych. Tak. Nowa muzyka, nowe efekty dźwiękowe. Patrz, tu są klasy, pograjmy w klasy, Balala. Prawda? O Boże! Nie wiem, czy chcę w to grać, wiesz? To jest gra, jedna jest dla ciebie, a może coś odblokujemy, jak gdy będziesz z jednej strony, a z drugiej. Ja będę skakał. No dobra, to skaczmy. Hop. Cztery. Hop. Nie skoczyłem, czekaj.
Dobra, cała mi wtedy. To są znowu zioła, idę po zioła. To chyba nie zioła. Ojej, tu jest misiek. W środku jest jakiś madman chyba. Na pewno będzie to jakiś hunter, tak czuję. Tak? Nie ma mnie tutaj. Mnie też. Tam jest jakieś ognisko. Tu będzie groźnie, coś czuję, wiesz? Na pewno. Nie smuć się, my ci pomożemy, ja tu mam taką pałkę. Ale... Nie widzę go. On jest chyba w środku budynku, wiesz? No, to chodźmy. Tak mi się w wydaje. W sensie na zewnątrz idę, bo tu może będą jeszcze jakieś ziółka na przykład. Dobra, no, o, są bakłażany, zajebiście. Co na te bakłażany? Lubię bakłażany. To są pomidory. No bo skoro zabierasz mi wszystko, no to chociaż wezmę sobie bakłażana, nie? Pomidory. Można fajne jedzonka potem robić z pomidorów. Tutaj można to naprawić. To jest jakiś workbench. Dobra, to zrób ten workbench, bo ja nie oczywiście mogę... Oczywiście nie mogę go naprawić, bo potrzebuję odpowiednich narzędzi, że... Co się stało? Tu są jakieś takie te, jakby tu hunter miał zaraz wyskoczyć. Bez skidu, takie czarne te. Ale kiedyś też takie było. Te czarne policzki. W pociągach, pamiętasz? Oj, szykuj się na jakąś siatkę. Dobra, a zrobiłeś to, tą ławkę, czy nie? No nie, bo potrzebuję narzędzi. O nie, tu jest coś skażenie jakieś, bo... Ja zwariowałem, w sensie te smuty takie się robią, te co widziałem potem hipcie no to po biegnijmy znaczy tam. Znaczy te, wieloryby. Tutaj już nie. Ja mam jeszcze, o dobra, faktycznie. Dalej już nie ma, żadnego, nie panikuj. To już wiem, dobra, jestem, spokojnie, dobrze, balala. Prowadzę trochę dramaturgii, ktoś mości. Mhm. Dobra, gdzie idziemy, to są jakieś zwłoczki. Zrobiliśmy kółko, tutaj. Dobra. To chyba musimy iść do środka. Tak. Albo coś przegapiliśmy. Dobra, chodźmy do środka. Dobra, dawaj. Wbijamy. Ja mam super młot. Pamiętaj, żeby sprawdzać poziom tlenu, bo to też te namioty wyglądają na takie te... Dobrze, będę gdzie sprawdzał poziom tlenu. Nie? Coś tam sapie. Jakieś... Jezu, tam jest... To Madman to... chyba, to znaczy ten z... Łanoga? Nie, to jest chyba to z młotowym. A może nie. Tak, on po... Wow! Co to tak płacze? No... O! Chyba. No nie, to raczej kobiecy głos jest. Czekaj. O nie, co to było? Co to jest? Coś tu... Jakaś łanoga tu będzie. Boję się. Dzień, powiedz coś, bo tak... Sorry, zbierałem rzeczy. Zamarłeś, nie widziałem, co się dzieje. Wiesz co, to jest chyba łanoga, ale może być na górze, albo na... Gdzie ty wlazłeś tym szybem? Nie. Nie, no tu jestem gdzie cały jest? Czas. No, a. Tutaj? Nie, no bo byłeś tu... To łanoga tak pluje, ale jest na górze chyba. Chyba tak. Na razie tu jest bezpiecznie. No. Tutaj jest coś brzydkiego. Dużo jest tutaj tych tuneli takich. Pamiętaj, że musimy znaleźć 3 lekarstwa. Wiem, ale zgubiłem teraz. Dobra, przeglądajmy po kolei pomieszczenia. Jejku, balala, czuję się jak jakimś... O Jezu, tam coś jest na ścianie. Tu coś będzie. Pewnie tak. Tu jest jakiś poster, a są takie te... fluffowe rzeczy bardziej. Jezu, tam coś cały czas... Słyszysz to, jęczenie? Moja postać mówi, że się nie boi. Twoja też tak mówi? Moja się boi w cholerę. Wziąłem sobie plakat. Dobra, wiem gdzie jesteśmy. Tam jest to wejście główne. Tak. Idziemy dalej kanałami. Tak. I tu nic nie było. Znaczy no patrz, tutaj jest... To jest lekarstwo. Gdzie? Tutaj. A... Dobra, jedno już mamy. Jeszcze dwa. To był jakiś blueprint, tak? Nie. To było to, co mamy znaleźć. A, okay, jakieś dobra. Tam pigułki. Śmieszne było. Idę dalej. Okej, okay, faktycznie, no. Pam param, papam, papam, papam. Coś tu jest. Nic nie widzę teraz. Chyba jednak musimy mieć latarkę włączoną. Dobra, trudno, no najwyżej zginiemy. Tu tak ktoś jest w kuchni. Nie? Ja też myślałem, że to tu. Chyba są gdzieś za ścianą. A, możliwe. To ja sprawdzę może kuchenkę. Tam jest, dobra, widzę. Uuu, zabawka krokodyla. Że mam strasznie... O nie, ze dwóch tu jest. Dla co? Jeden pokonany. Mam dobra, strasznie muszę... rzeczywiście nerwy skałatane. Muszę czegoś się muszę napić. Dobra. Napiję się alkoholu, dobra, spoko. Sporo ich tu jest. O, mam śrubokręt. Śrubokręt? Tak.
No nic, no, dużo to jest pomieszczeń, których nic nie ma, one są takie bardziej klimatyczne niż... No wiadomo, trzeba trochę poprzeglądać, sprawdzić co tu jest. A tu nie byliśmy jeszcze, w tym przybieżony chyba, czy byliśmy? Już się pogubiłem trochę tutaj. Ja chciałem ten device, ale w końcu nie wszedłem, więc możemy przejść. Wydaje mi się, że... A, bo to jest to miejsce, które tylko... nas strasznie stresowało. Zobacz, tutaj cały czas coś tu jest. Ale... Jezus. Dobra, tam były schody na górę, idziemy na górę? Nagle ucichła ta... Uuu, alkohol, biorę. Czekaj, tu są szafki jeszcze do przejrzenia. Może ona jednak była jakaś na dole. Pałka. Nie wiem, zobaczymy. Na razie idziemy tu. Przejrzyj nic, szafki, jak masz tam jakieś. Tu jest grzyb, jak chcesz, mogę ci go zostawić. Nie chcę grzyba, po co mi grzyb? A nie, sorry, ty jabłka zgniły, musisz zbierać. Muszę mieć zgniły jabłka. Nic nie ma w tym szpitalu. No mało. Cholera jasna. Ja myślę, że jeszcze musimy kawałek przejść. Nagle spoważniałeś, co? No, trzeba się skupić, bo boję się, że coś mi wyskoczy na japę. Jest taka szansa. Wpadnę w jakąś... Czekaj, tu jest jakiś medbox. Nic tu nie widzę. W medboxach tego nie ma, nie? Dobra, take. Mało lekarstw jak na szpital. Trochę. Gdzie ta jęczy buła jest? Malala, boję się tego miejsca. Czy my tu nie byliśmy? Nie. A nie, nie byliśmy. Wszystko wygląda dosyć podobnie. Nie, bo na piętrze jesteśmy, czekaj. Jakieś zwłoki. Nic tu nie kapie z dachu? Znalazłem lekarstwo, dobra. Jeszcze tylko jedno. Boże, tylko ty znajdujesz lekarstwo, ja nic nie mogę znaleźć. Bo ja się rozglądam. Ja też się rozglądam, ale... One są takie białe, naprawdę ciężko jest je zauważyć rzeczywiście, to trzeba się ja mocno... Ja wiem, widziałem skupić, jak one wyglądały chyba, ale... Dobra, chodź kolejnym szybem. A tu też są jakieś schody. Gdzie? Na dół. Tu są jakieś schody. Są schody na dół? Chodziliśmy? Co ty? No nie byliśmy, ale z nas durnie. Dobra, chodźmy na dół. Ona tu jest na pewno. To super. Bez kiedy nie byliśmy tu? No nie. I tu jest już w ogóle Creepella. Ona będzie tam coś czuje. Myślisz? Myślę, że tak. O Jezu, coraz głośniej ją słychać faktycznie. Ja wiem, może broń jakąś. Mam dużo amunicji. W miarę. Gasimy latary? Jest! Nie trafiłem? Serio? Jaka bzdura. Ale wstrętna. Boże, co ona robi? Się wyżegała na ciebie. Już prawie, że zdycha. Padła. Co tu masz? Uuu, jakiś venom. Tak, to co miałem wcześniej. Ej, my tu cały czas tracimy życie, uważaj, odsuń się od tego. Dobra, to jest dobra pora, żeby się wyleczyć. Tak, bardzo, najlepsza, wyborna. Dlatego wezmę sobie jakąś aspirynkę, jedna, druga może? Ale ona się... Bleśna. Idziemy dalej. Boże, patrz, jakie tu kokony są w ogóle. Co tu się dzieje? Nie widzę, jestem głodny. O górę, na dachu. Muszę zjeść ziemniaka. Boże, ile tu ciał. Dobra, skup się na lekarstwach. Tu jest, mam. Masz? Zajebiście. Tak. O, te flary są koło nich położone. Co teraz? Send the medicine to Eleonora by mail. No dobra. To... Ja, chodź jeszcze, przejdziemy może tymi drzwiami, zobaczymy co tam jest. Coś, jakiś bonus, pak. Dobrze. Skrzyneczka. Ale to chyba wszystko co tu jest faktycznie. Emulsifier. To skrzynka. The fuck is this dispersing? Nie wiem co znaczy. Czeka, tracę tu życie cały czas. Chyba w tę chmurę wszedłem. Chyba za daleko poszedłeś, tak? Tak. Dobra. No dobra, nic, wychodzimy. Wynośmy się stąd. Już wystarczy tego chodzenia po szpitalu. O, nie miło. Jest... Dobra, i teraz jesteśmy na parterze, więc trzeba stąd tylko wyjść. Tylko już po wyjście. Tutaj w lewo. Gdzie, czekaj. Do tego jest głównego pomieszczenia, tego wielkiego. Dobra, i teraz tutaj już jest wyjście. Dobra. Udało się. Tego nieźle, mission accomplished. No dobra, ładnie, całkiem zgrabnie to poszło, troszkę się tak naszukaliśmy, ale się udało. Gdzie jest najbliższa tuba jakaś? Mail. Właśnie nie oznaczyła nam się, nie zawsze nam się oznaczała. Dobra, chodźmy, bo ja naprawdę jestem głodny, chcę mi się pić. Nie wiem, gdzie jest ta tuba. Może po prostu wróćmy do oazy, tak będzie najbezpieczniej. Tam nie jest przecież ten pneumo do wysyłania. Stoi jest taki koleś przy nim. Dobra, to zróbmy tak, pójdziemy do... Wow, w pole wpadłem. No wyhamowałem w ostatniej chwili. A ja nie. Dobra, juhu, dawaj do tej tuby. Dobra. Wyślemy Eleonor lekarstwa. Czekaj na mnie. Jest, dobrze. Uwaga, wysyłam.
Over and out. To co, Johnny? Chyba skończymy ten odcinek na tym motywie. Tak, na tym wątku. O, pewnie. This is 11. The conglomerate has a mission for you. I'm listening. Special mushrooms have been growing on the island since before day X. You may have seen them. They're remarkably tall. In addition, moss was once collected from them. Conglomerate stores of mushroom spores on the mainland have either gone bad or been destroyed by the separatists, who are getting more active with each passing day. Our only hope is in the stores of Granicky. You must find those spores and send them to us. Is there no other way to get this moss? There was, but it's no longer an option. Global society is worried that this will exacerbate our current situation. We must satisfy this need. Where can I find these spores? In Sector D5. There's a scientist field camp in the sector. The species of mushroom was once studied and processed there. We'll look for your delivery. Over and out. No dobrze, zamieniamy się w kolejnym odcinku, ponieważ w tym jednak dużo chodziliśmy po tym po północnym obszarze wyspy. Tak. Ponadto jeszcze zyskaliśmy lekarstwa dla Eleonory i to była całkiem ciekawa przygoda w tym szpitalu. Szpital był super, to prawda. A grzybkami, które w sumie już widzieliśmy wcześniej, zajmiemy się w następnym odcinku po prostu. Tak, i to w sumie jest niedaleko miejsca, gdzie byliśmy w szpitalu. Tak jest. Co cię śmieszy? Nie, nie, to już nieważne. Powiedz. Nie, no już dobra, mniejsza. No dobra, to kończymy chyba w takim razie. Tak, kończymy, no. To ciao, do zobaczenia. Ciao.